Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w rozszerzonym składzie, tylko takim trochę zdalnym, bo polsko-duńskim, a właściwie to warszawsko-kopenhaskim. Jest z nami Pola Lisowicz, która jest projektantką, graficzką, ilustratorką i odpowiada za projekty graficzne w samym Legolandzie. Pracujesz dla Lego, czyli dla naszej marki, którą kochamy chyba całym sercem. Zresztą od wielu odcinków możecie obserwować to, co jest tutaj wokół nas, czyli Lego. I dzisiaj jest z tej okazji, że mamy taką wybitną personę z nami i kogoś kreatywnego z Lego. Właśnie porozmawiamy o kreatywności. Cześć Pola i dzięki, że nam poświęciłaś czas. Cześć. Ja bardzo dziękuję, że też mnie zaprosiliście tutaj do rozmowy z wami i też za miłe słowa. Bardzo mi miło do was dołączyć. Bardzo się cieszymy. Tylko chcę przypomnieć na samym początku, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Lego, a cała nasza rozmowa jest w takim cyklu Lego Talks, w którym będziemy właśnie rozmawiać o różnego rodzaju kwestiach życiowych, na które ma wpływ właśnie na przykład kreatywność, które można rozwijać przez Lego, po prostu, czy też dzięki Lego. Więc zacznę od początku. Jesteś artystką. Jesteś osobą, która pracuje kreatywnie. Ja wielokrotnie, myślę, że nie tylko ja, tylko wszyscy tutaj zebrani i nasi słuchacze również, mieli takie w życiu doświadczenie, że słyszeli, że ktoś jest kreatywny, tak jakby ktoś inny nie był kreatywny. Czy faktycznie jest tak, że są niektórzy ludzie, którzy mają kreatywność, a niektórzy są jej całkowicie pozbawieni? Wiesz co, uważam, że kreatywność przejawia się w różnych jakby dziedzinach. I każdy ma po prostu tą swoją rzecz, w której jakby się naturalnie rozwija w szybkim tempie, może w szybszym niż w innych dziedzinach. Wiesz, na przykład myśląc w sporcie, musi mi się też wykazać kreatywnością, tak? Czy to się ktoś potrafi i lubi zajmować gotowaniem, tam też jest kreatywność. Rysowanie, sztuka, jest mnóstwo naprawdę różnych dziedzin i uważam, że nie ma osoby, która nie jest kreatywna w jakiś sposób. To jest tylko kwestia tego, żeby znaleźć to, co tak naturalnie nas jakby ciągnie w danym kierunku. No właśnie, jak poszukiwać tej kreatywności w sobie? Albo inaczej, czemu kreatywność służy w takim naszym dorosłym, codziennym życiu? Czy to jest taka cecha, która jest warta naszej uwagi? Czy to jest coś takiego, wiesz, z pogranicza już takiej luksusowej cechy, którą możemy mieć, ale nie musimy. Dlaczego warto rozwijać w sobie kreatywność? Moim zdaniem kreatywność to jakby swego rodzaju zabawa. Przez to, że coś tworzymy, coś nowego czasami, to my po prostu nie dość, że się tym dobrze bawimy, to jednocześnie mamy swego rodzaju wyzwanie w tym wszystkim, bo na przykład jest to coś nowego, to musimy jakby znowu pomyśleć, jak to ugryźć, jak do tematu podejść. Ciekawa rzecz tutaj, która mi przychodzi teraz na myśl, to jakiś czas temu usłyszałam ciekawe stwierdzenie, że będąc dziećmi mamy tą takie jakby podświadome zainteresowanie różnymi rzeczami, typu nie wiem, ja lubiłam bardzo rysować, lubiłam biegać po podwórku, grać w piłkę z chłopakami z osiedla. Także ten młody umysł podświadomie jakby jest nakierowywany na różne rzeczy, które sprawiają nam najwięcej przyjemności. I myślę, że warto sobie czasami tak pomyśleć o tym, co lubiliśmy robić za dziecka, już będąc dorosłymi, i jakby doszukać się w tym wszystkim tego, co sprawiało nam wcześniej przyjemność, ale może czego już nie robimy na tę chwilę. I tam też poszukać odpowiedzi w tych rzeczach. To jest bardzo, bardzo mądre, bo ja akurat, no, może nie wszyscy wiedzą, jestem po studiach pedagogicznych i właśnie uczyliśmy się między innymi na podstawie tekstów Johna Deweya, który mówił właśnie, że dobry pedagog wychwytuje te naturalne dążności dziecka i stara się je ukierunkować właśnie tam, gdzie ono się najchętniej będzie rozwijało. Czyli w sumie zahaczamy o temat edukacji, a właściwie tego, że ona nie do końca jest dobrze prowadzona, skoro mam wrażenie, że większość osób, które wkraczają w dorosłość, po prostu nagle
kompletnie przestaje bawić się w takim znaczeniu eksplorowania świata. Wiadomo, jesteśmy w liceum, potem idziemy na studia. No, rozrywka wtedy wygląda bardzo konkretnie i zupełnie inaczej niż w dzieciństwie. Są to głównie imprezy, znajomi i różne takie. Natomiast właśnie dlaczego tak łatwo rezygnujemy z tego, co w dzieciństwie, przecież to jest dzieciństwo przez to, że człowiek wzrasta, że się kształtuje, tak w głowie pewnie nam urasta do jakiegoś bardzo długiego okresu, mimo że stosunkowo jest krótki wraz z tym, jak dojrzewamy. Dlaczego tak łatwo rezygnujemy właśnie z tego? Dlaczego to tak łatwo się odpuszcza tę przyjemność i się tylko tak człowiek fokusuje na pracy, na karierze, na obowiązkach, na edukacji? Uważam, że jest to głównie przyczyną tego, że środowisko, w którym żyjemy, którym się otaczamy, ma bardzo jakby też wiele różnych wymagań co do nas jako jednostek. Właśnie ludzie mówią, idź na studia, idź na te studia, które będą ci dobrze później płacić w przyszłości, jako zawód, jako profesja. I często też podejmujemy decyzje, które niekoniecznie jakby nas interesują. Nie skupiamy się na tym podświadomym jakby sposobie posiadania ciekawego życia dla nas, tylko bardziej na tym, co nam przyniesie korzyść, co społeczeństwo od nas wymaga. No i wtedy to już wiadomo, przez to, że się wdrożymy w różne jakby obowiązki życia codziennego, życia dorosłego, to zapominamy o tym, co tak naprawdę nam sprawia najwięcej przyjemności. A jaka według ciebie, jaka jest korzyść dla dorosłego człowieka z tego, żeby... no bo ja to obserwuję po nas, nie? Że pewnego dnia po prostu byliśmy w sklepie i kupiliśmy sobie zestaw Lego, taki dla siebie, nie? Bo na przykład w Polsce jest tak, że są centra handlowe, gdzie są oczywiście sklepy z zabawkami, ale też są takie miejsca, gdzie po prostu na przykład jest sklep Lego. Taki butik i tak dalej. I tam się wchodzi. Całe ściany są w Lego i przyznam szczerze, że tam zazwyczaj są tłumy w tym sklepie i tam prawie nie ma dzieci w tym sklepie. Ja wiem, że dzieci rzadko przychodzą i kupują same, no bo jakby kupują dorośli. Ale dzieci mogą przyjść z rodzicem wybierać, ale dokładnie. Tutaj zazwyczaj są nasi rówieśnicy, którzy wybierają właśnie z tej półki tamtych produktów właśnie Lego Adults i oni tam sobie wybierają na przykład, nie wiem, właśnie maszynę do pisania, Titanica czy coś takiego, nie? I właśnie u nas to była podobna historia. Po prostu mieliśmy oboje jakiś zły humor, taki kiepski. Nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić. Weszliśmy do tego sklepu z takim zamiarem, dobra, chodź się teraz rozpieścimy. Tak po prostu raz kupimy sobie coś takiego zbytecznego, nie? Tak do tego podeszliśmy, że taki zbytek, coś, co nam nie jest w ogóle potrzebne, co po prostu sprawi nam frajdę. I usiedliśmy i zaczęliśmy się skupiać na tych klockach. Po drugie, jak zobaczyliśmy, jak wygląda instrukcja, jaki to jest projekt w ogóle, bo te zestawy Lego dla dorosłych bardzo często to są albo rzeczy, które istnieją, czy zazwyczaj to są rzeczy, które istnieją w życiu realnym, na przykład tak jak maszyna do pisania, czy na przykład model, nie wiem, wespy, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy. I nas to zachwycało, że w instrukcji jest cała jakby opowieść konstruktora, czy tam projektanta tego modelu, jak on do tego doszedł, co go zainspirowało. Jakieś wstępne projekty nawet, tak? Jak to pierwotnie wyglądało, albo jak wyglądał projekt, prototyp zrobiony z części, tak. Na przykład w innym kolorze, tak? I to było, dla mnie to po prostu było całe doznanie właśnie obcowania z czymś, co nie ma mi przynieść jakiejś takiej korzyści, wiesz, wymiernej, pieniędzy nie ma mi dać, albo nie nauczy mnie nowej umiejętności, tylko to mnie tak nakarmi od środka. I właśnie, gdybyś mogła powiedzieć, dlaczego Lego zdecydowało się też na to, albo może nie dlaczego Lego się zdecydowało, ale co dorosłemu może przynieść właśnie takie obcowanie i rozwijanie swojej kreatywności poprzez właśnie konstruowanie czegoś i obcowanie właśnie z klockami. Wiem, że to może brzmi trochę dziwnie i tak, ale to jest naprawdę całe doświadczenie. W jaki sposób to może nas jako dorosłych ludzi rozwinąć? Mm-hmm. Budowanie z Lego to jest po prostu rzecz, którą
Na którą musimy się skupić 100%, no bo faktycznie musimy te klocki znaleźć, złożyć ze sobą. I myślę, że po prostu w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy otoczeni ogromną ilością tych różnych bodźców zewnątrz, czy to chodzi o social media, generalnie urządzenia mobilne, często po prostu to takie skupienie znaleźć. Więc Lego jest wspaniałym przykładem, żeby po prostu usiąść, wyciszyć się, jednocześnie po prostu się tym bawić. Nadal jest to zabawka, ale ona też rozwija dobrze wyobraźnię przestrzenną. Potrafi nam też pomóc posłuchać czegoś jednocześnie, coś, co może nam przynieść, czy to właśnie podcastów, czy może jakiegoś audiobooka. No, wyciszenie i taki mentalny spokój. To samo myślę, że przekłada się na różne też techniki, czy to różne media kreatywne, czy to jest malowanie, czy ceramika. Tam po prostu musimy jakby stać się jednością z tym, nad czym pracujemy, bo bez siebie nawzajem to nic z tego nie wyjdzie. A to jest też takie niesłychane, że kiedy się te klocki wysypuje, czy wyciąga się z tych odpowiednich opakowań poszczególnych, no to właściwie na początku na tym stole panuje chaos. Czasami instrukcja się wydaje zbyt skomplikowana. Bo na przykład, dobra, ale który to jest czarny klocek? Czy ten? No i niejednokrotnie, może nie, że wszyscy tak mają, ale ja na przykład czasami czuję się zniechęcona, na przykład tym, że czeka mnie bardzo dużo pracy, a potem zauważam, że jest coś takiego, że my bardzo często chcemy mieć efekt natychmiastowy, taką gratyfikację. My chcemy już wiedzieć, jak to będzie za sekundę wyglądać, mimo że jakby widzimy ten efekt końcowy na opakowaniu, ale... Ale chcemy mieć nasz efekt końcowy. Chcemy mieć nasz efekt końcowy. I właśnie, czy ty zauważyłaś, że jakby układanie Lego też... trochę uczy tego, jak wygląda proces, jakby taki też kreatywny, konstrukcyjny, że jest to pokazanie trochę tej drogi i tego zaufania do procesu. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Tak, jak najbardziej. No, wielki zestaw zaczyna się od małego klocka i to samo tyczy się wszystkiego tak naprawdę, co robimy na co dzień. Nie można z nocy na noc stać się wielkim artystą, czy nawet wiesz, tak samo jeśli chodzi o ciebie. Nagrywasz już podcasty od paru lat, z tego co tam wyczytałam, i na pewno też nie było łatwo na początku. Początki nigdy nie są proste i wymaga to naprawdę pracy, żeby osiągnąć jakiś cel, czy też rozwinąć się do pewnego stopnia. Ludzie, ja często też słyszę, że nieraz moi znajomi podchodzą do mnie i mówią po prostu: a, bo ty to tam utalentowana jesteś, to szybko, łatwo ci coś przyjdzie zrobić. Ale zapominają też jednocześnie, że fakt, może jest tam część tego talentu, ale też zapominają o tym, że studiując wcześniej projektowanie graficzne, jak wracałam do domu, to po prostu siedziałam z wektorami, z grafiką wektorową, czy tam z rysowaniem i po prostu i ten temat cisnęłam, kolokwialnie mówiąc. Więc to naprawdę dużo, dużo zajmuje powtórzenia i czasami błędy nieraz mogą też może nas nieco zwolnić w procesie, ale na większą skalę one potrafią nas jednak przybliżyć do tego celu i nie ma się co po prostu zrażać tym, że coś nie wyjdzie jednego dnia, nie znaczy, że nie wyjdzie to następnego dnia. A propos tych błędów, bardzo mi się podoba to narzędzie do rozmontowywania klocków, bo czasami jednak gdzieś tam się zagalopuje i za szybko chcę coś ułożyć i potem jednak muszę wykonać ze dwa kroki do tyłu. Wtedy oczywiście lepiej zrozumiem ten, jak to należy ułożyć. No i generalnie też tak jest w rozwiązywaniu problemów w życiu, tak? Czasami trzeba się trochę zdystansować, trochę wykonać parę kroków do tyłu, żeby móc potem wykonać tych kroków dużo więcej. Tak jak na przykład jest taka azjatycka gra wieży Hanoi, która polega na przełożeniu obręczy od najszerszej do najwęższej i tak naprawdę w pewnym momencie się dochodzi do tego, że trzeba się, że nie można zrobić inaczej niż cofnąć się z tej ostatniej wieżyczki, zdjąć jednak, żeby przełożyć z pierwszej i dopiero dokończyć, że trzeba wykonać ten krok w tył. No i no to
Ja myślę, że dużo osób ma, to też obserwuję u siebie czasami, jest taki opór, że właśnie jest, trwa jakiś proces i nagle właśnie dochodzimy do tego momentu, że musimy się cofnąć, żeby pójść dalej. I to jest czasami taki moment, w którym ludzie decydują się na to, że po prostu zostawiają to, że nie będą się cofać, bo to jest takie trochę jakby, nie wiem, uwłaczające, właśnie cofające ich w rozwoju. I mam takie poczucie, że właśnie uczestniczenie w takim nawet prostym procesie kreatywnym, bo to jednak nie jest, dopiero potem myślę, że zaczyna się konstruować, tak jak ty jako jurorka, nie wiem, w Lego Masters, też właśnie też chciałabym za chwilę o tym pogadać, ale właśnie chodzi mi o to, że to też uczy chyba tego, że żeby pójść dalej, czasami naprawdę trzeba ten krok wstecz wykonać. I że ta porażka jest wpisana po prostu w proces. Nawet nie nazywałabym jej porażką, ale powiedzmy błąd, prawda? Że to jest coś odwracalnego bardzo często i do naprawienia. Ale właśnie... Przepraszam. Tutaj jedną rzecz bym chciała jeszcze dodać. Ciekawym jest też to, że często pracując nad inną rzeczą nie zdajemy sobie sprawy, jak ona może nam pomóc w rozwoju w innej dziedzinie. Wiesz, budowanie na przykład Lego, to znowu ćwiczenie kreatywności, jak można zrobić z kwadratowego klocka na przykład sferę. Właśnie nauka tej wyobraźni przestrzennej. Porównując, ja czasami sobie też porównuję, powinnam namalować znak w jakimś barze, na przykład przez jakiś czas malowałam znak w barze z dżinem. I ten sposób jakby też... Mknęło mi słowo teraz. Sposób tego, jaki układam rękę, żeby namalować prostą linię, to samo przekłada się na tatuowanie, na malowanie na płótnie i tak dalej, więc mnóstwo takich małych elementów jest często ze sobą powiązanych i niekoniecznie zastanawiałam się nad tym, w momencie zetknięcia z jednym medium, czy też z jedną aktywnością, no ale faktycznie to może naprawdę plusować w ogromnej masie różnych rzeczy idąc naprzód. Ale nawet nie tylko w takich twórczych, artystycznych, ale na przykład to pomaga, tego typu kreatywność pomaga na przykład, nie wiem, naprawić coś w domu w niedzielę tymi rzeczami, które mamy w domu. Albo nie wiem, albo tak jak mój dziadek nawet opowiadał, że kiedyś mu się rozkraczyła syrenka gdzieś na trasie, zerwał się pasek klinowy i on wpadł na pomysł, że babcia zdjęła pończochę i on z tego związał po prostu pasek i dojechał tym do domu. Albo tego typu rozwiązania, nie? To też gdzieś tam wydaje mi się, przynajmniej w moim przypadku, towarzyszy temu to samo uczucie mniej więcej jak przy układaniu. Nawet nie takim układaniu z instrukcją, ale tak, że sobie wysypujesz po prostu wszystkie klocki, które masz i próbujesz z nich coś ułożyć, tak jakby według swojego wyobrażenia, to gdzieś tam podobnie mózg funkcjonuje wtedy, kiedy, nie wiem, muszę naprawić spłuczkę za pomocą kamery na przykład, nie wiem, albo coś takiego, raz mi się zdarzyło. Za pomocą kamery naprawić spłuczkę? Tak, znaczy, bo taką kamerę miałem małą, wsadziłem ją do środka i zobaczyłem, co się zepsuło i wiedziałem... Okej, okay. No właśnie. Jest problem, jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie. Właśnie o Lego Masters chciałam cię podpytać, ponieważ ja, kiedy widziałam po raz pierwszy odcinek, to miałam po prostu takie poczucie, że to jest, że ludzie, którzy tam biorą udział, po prostu muszą być arcygeniuszami. Jak to się dzieje, że tacy, no tutaj będę mówiła zwykli ludzie, bo to nie są zazwyczaj projektanci, którzy pracują, to w ogóle nie są ludzie, którzy są związani z Lego. To są ludzie, którzy mają normalne jakieś kariery zawodowe i tak dalej. Czy ty ze swojego doświadczenia, bo pewnie z nimi rozmawiałaś, czy jak oni żyją, że rozwijają w sobie taką wielką kreatywność, bo oni dostają po prostu zadanie. Dla każdego, kto nie widział nigdy Lego Masters, to polecam, żeby obejrzeć sobie chociaż jeden odcinek i zobaczyć, jak od po prostu tematu ludzie wymyślają rzeczy, które po prostu rozwalają mózg. Jak oni żyją i ile oni czasu spędzają nad właśnie... Na treningach. Jak oni trenują, jak oni rozwijają swoją kreatywność i swoje umiejętności w budowaniu Lego, które są po prostu mega wysokie. Tak. Wiesz co, jeśli chodzi o dokładny czas, który na to spędzają, to niestety nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam dokładnych liczb. Natomiast wiem, że jakby Lego to jest ich pasja, budowanie z tego. I w wolnych chwilach lubię pobudować
Lubią też się spotykać, z tego co wiem, mają swoje grupy fanowskie, tak zwanych afoli, z którymi razem się spotykają i po prostu budują razem. Tutaj też Lego jest jakby łącznikiem, tak? Można się spotkać z innymi ludźmi, porozmawiać, miło spędzić czas, wymienić się swoją wiedzą nawzajem. No ciekawe zjawisko, ciekawe jak faktycznie ten produkt no, łączy ludzi. No. AFOL, czyli Adult Fan of Lego. Tak. My jesteśmy takimi na razie małymi AFOLkami. Staramy się tam troszkę wejść na wyższy level, ponieważ ostatnio zapragnąłem zrobić sobie konstrukcję i zamówiłem na stronie w tej zakładce Pick a Brick, zamówiłem sobie tam z 700 klocków. Właśnie, 700? Tam jest chyba z 700 elementów. Idą, znaczy część już doszła, część idzie jeszcze z magazynu w Danii, także lada moment. W ogóle sam wybór tego już był częścią zabawy. Przeklikanie się przez te wszystkie rodzaje klocków, kolory i tak dalej, to już był po prostu fun, że spędziłem ze dwa wieczory, no wieczory nawet nie do końca wieczory, bo do czwartej nad ranem siedziałem na tym zaraz i po prostu byłem kompletnie niewyspany w robocie. I po prostu siedziałem, klikałem jeden po drugim, to zamówienie zapisywałem w koszyku, potem jeszcze raz i tak dalej, no i zobaczymy. Niebawem może pokażemy, co z tego wyszło. Bo a propos właśnie AFOLi, to jeszcze chciałam powiedzieć, że myślę, że mało kto jest świadomy tego, ty na pewno jesteś, ale myślę, że nasi słuchacze niekoniecznie, że są całe strony czy w ogóle fora, gdzie dorośli ludzie, użytkownicy Lego, projektują swoje własne instrukcje. I na przykład są alternatywne instrukcje, które na przykład, nie wiem, kupujemy sobie zestaw, tak jak my tu mamy Wespę i na przykład z tych samych klocków można zbudować jeszcze to. I oni robią takie alternatywne instrukcje albo po prostu sami konstruują różnego rodzaju właśnie budowle, które można sobie potem zrobić z klocków Pick a Brick, bo teraz właśnie w sklepach Lego też są takie ściany z klockami, to można tam też kupować, ale też przez ja ostatnio strony też się obłowiłem, to znaczy tam byłem na zakupach też. Przez dwa wieczory. Jeszcze jest program, aplikacja, która w ogóle jak ją odpaliłem, to wyglądało jak jakiś profesjonalny program do projektowania domów, gdzie można też z dostępnych klocków ułożyć sobie model 3D i potem wygenerować listę klocków, które są do tego potrzebne. Tak. Tak, jest mnóstwo programów, które wspierają proces tworzenia. No, czyli nie tylko ta zabawa może polegać na kupieniu gotowego zestawu, bo umówmy się, no czasami wchodzimy do sklepu i te zestawy dla dorosłych, znaczy one są dla mnie cudowne, bo są takie geograficzne, są architektoniczne, są związane z popkulturą, dużo jest z Gwiezdnych Wojen na przykład rzeczy i tak dalej. No ale okej, ktoś może nie być fanem architektury, ktoś może nie być fanem, nie wiem, jakiegoś konkretnego filmu, ale właśnie to jest to, że są możliwości po prostu stworzenia czegoś naprawdę od zera i to jest takie ważne. I chciałabym, żebyś jeszcze nam powiedziała o czymś takim właśnie, o tych afolach, o byciu afolem, bo mam wrażenie, że jak rozmawiamy sobie o dorosłym, który po prostu lubi się bawić, to się tak tego dorosłego traktuje tak, no co, ty no już jesteś dorosły, no daj spokój, co będziesz się klockami bawił, co do przedszkola ci jeszcze mam zaprowadzić, wiecie, butelkę jak, z mlekiem jak tacie dać. Mówię, że dzisiaj wieczorem nigdzie nie wychodzimy, bo układamy Lego, tata, tak? Klocki układać? Tak. Ale wiesz, jakie to fajne. Zresztą, no nieważne, jak ja dostawałem takie, kiedyś jak byłem mały, dostawałem takie bardziej skomplikowane zestawy, to głównie tata układał, więc... Więc był afolem. Znaczy ja chcę tylko właśnie tutaj, żeby trochę wybrzmiało to, że... I czy ty się z tym zgadzasz, bo ja mam taką teorię, że jak jesteśmy dziećmi i ja na przykład byłam dzieckiem, które wychowało się naprawdę na Lego, tam jakieś lalki i inne rzeczy to w ogóle nie, ale to Lego mnie zawsze interesowało i po prostu przyszedł taki moment, że po prostu, no wiadomo, przyszły jakieś tam inne priorytety i tak dalej, ale to nie było tak, że mi się to przestało podobać, tylko po prostu zepchnęłam tę potrzebę i tę zabawę, ten sposób na dalszy plan, plus jeszcze właśnie te oczekiwania, że to jest tylko tam dla dzieciaków, czy ewentualnie dla facetów, nie wiem, Lego Technics na przykład jak było. I czy warto wracać do tych zabaw z dzieciństwa, twoim zdaniem?
I czy one dalej mogą być tak fajne? Bo często mamy tak, że jak, nie wiem, pójdziemy, nie wiem, na plac zabaw, nawet czasami się pobawimy na czymś, to już nam nie sprawia takiej frajdy, jak byliśmy dzieckiem, bo jednak inaczej się odbiera świat. No bo czasem się tyłek nie mieści w huśtawce. No na przykład, no. Nie? Ale... To jest pewnie główny powód. Właśnie. Albo na przykład, nie wiem, jak wyjdę na zjeżdżalnię, to ona się pewnie złamie. No bez przesady, ale tak, rozumiem. Ale właśnie jak z twojej perspektywy jako twórczyni, artystki, kreatorki, dlaczego warto wracać do tych zabaw z dzieciństwa i czy to jeszcze ma sens w dorosłym życiu? Jak najbardziej ma to sens. Jak dla mnie powrót do tego, co właśnie nam sprawiało mnóstwo przyjemności za dziecka, to to się nie zmienia. My nadal będziemy czerpać z tego przyjemność. Ponadto myślę, że jest to też sposób na zrelaksowanie. Mimo, że się czymś bawimy, no to właśnie możemy się zrelaksować. I fakt, społeczeństwo jest jak społeczeństwo. Zawsze są pewne normy ustalone i no weź klockami, do mnie wypada już się bawić. Ale często też ludzie mówią to, którzy tak naprawdę nie mieli jakby sposobności do tego, żeby spróbować samemu pobudować. Więc to jest bardzo takie... nieco ograniczone podejście do tematu. Poza tym to jest bardzo fajny relaks na wieczór, czy nie wiem, czy po prostu na weekend, tak jak puzzle. Szydełkowanie puzzle, czy pojechanie na ryby tak naprawdę, tak? No, pójście na ryby też jest w sumie taką zabawą, a nikt tym dorosłym ludziom, którzy chodzą na ryby, nie mówi, ej, no co ty, będziesz się teraz bawił w rybaka, no. Dokładnie. No, moim zdaniem to też, myślę, że jest to ciekawsze sposób na spędzenie czasu czasami niż oglądanie po prostu bezmyślnie jakiegoś serialu po raz dziesiąty w telewizji. Bo często się tak zdarza, że lubimy wracać do ulubionych seriali. Oczywiście, że tak. Na przykład do The Office. Ostatnio kupiliśmy zestaw właśnie z The Office i czekamy na specjalną okazję, żeby sobie ułożyć. Tak, bo one leżą i czekają w ogóle niektóre. Mamy kilka zestawów, które po prostu czekają, aż będzie więcej czasu i wtedy sobie taki rytuał, tak, trzeba posprzątać stół. Dłuższy weekend. Tak, zrobić coś dobrego do picia, wybrać coś fajnego do posłuchania w tle. Co, kiedy obcujemy, czy obcujemy, to jest takie dziwne słowo, ale jeżeli zaczynamy taki właśnie moment skupienia nad klockami, to jakbyś miała wymienić takie korzyści, gdyby tak zachęcić takiego laika, który po prostu szuka jakiegoś sposobu na spędzenie czasu, co mu da ułożenie klocków? Zabawę. Dobrą zabawę. Skupienie, jakby odcięcie się od tego natłoku różnych bodźców z zewnątrz. To jest naprawdę relaksujące. To jest forma medytacji też. No i dodatkowo jakby budowanie tej kreatywności, ciekawości, jeśli chodzi o, nie wiem, kolory, kształty. No i też, tak jak wspomnieliście wcześniej, że można zbudować, co się chce. Nie wiem, mam ochotę zbudować nawet sobie jakiś dodatek do salonu. Ja mogę sobie te klocki nawet zamówić, wybrać. I będzie to coś mojego. Mogę sobie postawić coś po prostu mojego, a nie coś, co się kupiło w sklepie. Jest po prostu z tego o wiele większa jakby satysfakcja. Tak. Widziałem ostatnio, jak ktoś sobie łóżko z Lego zrobił. Ramę do łóżka. Wow. Tam jakoś to było wzmocnione prawdopodobnie. Podejrzewam, że tam sklejone były te klocki. Natomiast no też chyba w tym dokumencie, który oglądaliśmy na temat Lego, też widzieliśmy, że było powiedziane, że w ogóle te klocki są tak mega, mega wytrzymałe, że tam po prostu nacisk iluś tam set kilogramów wytrzymują, więc jak najbardziej ramę łóżka można zbudować. No. Jak się dobrze zabezpieczy. Skonstruuje. Niech skonstruuje, tak. No ja z kolei mam bardzo ładny taki awatar, logo mojego bloga, tylko że niestety ono wpadło za szafkę, muszę wyciągnąć, ale na takiej płaskiej, taki właśnie taki kwadrat i mam ułożone właśnie usta i to też zaprojektowane właśnie z doców i też przez stronę jakby wgrywa się grafika, to też można właśnie, teraz idzie sezon świąteczny, można portrety na przykład wgrać zdjęcie i program przerobi nam to jakby na piksele i potem będziemy wiedzieli, jaki klocki zamówić i z tych klocków można nie, ułożyć. Tam się, nie, dostajesz w zestawie. Natomiast ja chciałem dokupić, żeby więcej czarnego było po prostu, bo tam są chyba 6
sześć chyba kolorów, tak? Żaden z tych kolorów tak jakby nie wypełni całej tej podstawy, natomiast no, logo Justyny jest czarno-białe. Głównie czarno-białe, więc jeszcze właśnie zaliczyłem wizytę w sklepie, żeby sobie już na wagę, znaczy nie na wagę, przepraszam, tylko na te pudełeczka dokupić troszkę jeszcze czarnych klocków, żeby było całkiem czarne. Minimalizm. Czy możesz nam zdradzić, jak wygląda dzień pracy kreatora, projektanta, projektantki właśnie w Lego? Wstajesz rano i układasz klocki na przykład? Do kawy, tak? Tak, chciałabym. Niestety, wiesz, przez to, że pracuję zdalnie, to nie mam dostępu do tego tak zwanego brick pitu, czyli biblioteki klocków. Jest coś takiego? I znajdziesz wszystko, co potrzebujesz. A można tam wejść z ulicy, bilet kupić na przykład i w ogóle? Niestety nie. Wiem, że organizowane są wycieczki do Lego, choć są dość limitowane i dość kosztowne. A gdzie wysłać CV? Ale są, jest taka opcja. Tak, ale na co dzień zajmuję się projektowaniem graficznym, więc jakby zbudowaniem jako tako, budowaniem jako tako nie zajmuję się na co dzień. Buduję grafikę, buduję właśnie te wizuale do Lego. Rozpoczynam dzień od kawusi, bo bez kawusi poranek jest stracony. Wtedy wiadomo, że trzeba sprawdzić kalendarz, spotkania, maile z tych jakby z mniejszej części pracy. No i później zależnie od tego, co trzeba wykonać, to po prostu się tym zajmuję. Często zaczynam od kartki papieru, żeby sobie ten pomysł wstępnie rozplanować. Bardzo, bardzo ułatwia to jakby skupienie się na celu, który chcemy też osiągnąć z tym projektem. Nie idziemy po prostu w zbyt wiele różnych kierunków. No i później siedzę i klikam często wektory. Wiadomo, proces pracowania dla Lego nie jest procesem jednoosobowym, więc tutaj mnóstwo pracy jest zależne od pracy zespołowej. Czy to dyrektor kreatywny, czy projektant modelu właśnie. Wszyscy pracujemy nad jedną rzeczą razem i też tam mnóstwo po prostu rozmawiamy na temat danych projektów, uzgadniamy, czy wszystkim to odpowiada i pasuje, i czy się wszystkim podoba. No i to jest naprawdę niekończąca się kolaboracja, co tak naprawdę myślę, że jest bardzo, bardzo fajne w pracy w Lego. Ja zawsze lubiłam grać zespołowo, grałam w piłkę ręczną przez 7-8 lat wcześniej, więc myślę, że to też tam u mnie się zabudowało w mózgu. No tak. Kolaboracja to myślę takie słowo klucz, jeśli chodzi o pracę w Lego. Czy praca kreatywna jest dla ciebie pracą marzeń? Czymś, czego byś nigdy na nic w świecie nie zamieniła? Tak. Mhm. Nie zamieniłabym tego na nic innego. Jak wcześniej wspomniałam, piłkę ręczną. Było to moim marzeniem, żeby grać profesjonalnie. To wtedy w wieku 18 lat przechodziłam już z drużyny juniorskiej do seniorskiej, czyli na ten poziom profesjonalny. Niestety zerwałam wtedy Achillesa, co nie jest dość łatwą kontuzją, żeby wyleczyć. Udało mi się wyleczyć, ale nie mogłam się mentalnie odnaleźć na boisku. Moja mama wtedy zobaczyła po prostu, jak byłam rozbita tym faktem, bo jednak marzenie moje legło w gruzach. I sama zaproponowała wyjazd na studia za granicę. Co nie było pewnie łatwą dla niej decyzją, bo rodzice zawsze lubią trzymać dzieci blisko. Ale tak, zasugerowała właśnie coś związane z projektowaniem graficznym, bo zawsze znowu lubiłam rysować jako dziecko, więc było to takie nastolatka tak samo. Zawsze lubiłam coś tam się pobawić kreatywnie. No i się cieszę, że się tak stało, no, ostatecznie. Nadal wiadomo, jestem zainteresowana sportami zespołowymi, lubię oglądać mecze w telewizji i tak dalej. Ale tak, bardzo się cieszę, że ostatecznie przyszło mi pracować w profesji kreatywnej.
Super. To też tak pokazuje, jak wiele takich pewnie cech twojej osobowości i tego, jak lubisz pracować, potem wpływa na to, co dzisiaj robisz, czyli właśnie to, że grałaś zespołowo po prostu w sporcie, to, że twoja mama świetnie wyłapała twoje jakieś takie predyspozycje i z tego wyszła tak zdolna projektantka jak ty, Pola, więc... Też fajnie i zachęcamy chyba do tego, żeby każdy w sobie odnajdował te rzeczy, że po prostu do czegoś mamy smykałkę, nawet takie proste rzeczy jak gotowanie czy pieczenie, to też jest proces kreatywny, prawda? Też pamiętajmy o tym, czy jakieś przeróbki ubrań, czy czegokolwiek, to są po prostu I wcale nie trzeba tego talentu w sobie odkryć, jak ma się kilkanaście lat. Można tak. Nawet to zrobić w wieku lat 40, albo nawet później. Tak, dokładnie. Myślę, że ważnym jest tutaj po prostu, żeby szukać, żeby próbować różnych nowych rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, czy nam się to spodoba, czy nie. Ja sama, jeśli chodzi o te nieco bardziej tradycyjne metody twórcze, typu ceramika czy malowanie, to tak naprawdę nie miałam z tym zbyt wielkiej spójności przed wybuchem pandemii. Wtedy miałam nieco więcej czasu chyba, żeby tak się odciąć od jakby takiej rutyny. Mając często rutynę, jakby powtarzalność na co dzień, zapominamy też o tym, jakby o tym, czego my pragniemy. Pragniemy coś nowego spróbować i tak dalej. Po prostu zagubimy się w tym wszystkim. No i właśnie pandemia, to znowu więcej czasu do namysłu. Miałam też takie rozkminy. A co bym chciała jeszcze nowego popróbować? No i właśnie przyszły te dwie techniki. No i zobaczyłam, że naprawdę lubię to robić. I wdrożyłam to też teraz swoją codzienność teraz, więc... Próbowanie nowych rzeczy jak najbardziej wpływa na rozwój i też satysfakcję z życia. Satysfakcja z życia właśnie to jest chyba klucz tego, żeby to robić dla samych siebie, nie dlatego, żeby nawet umieć sobie potem ulepić kubek czy popielniczkę. Znaczy sam ten proces jest wartością już tak, po prostu. Sam proces, i no. Sam czas spędzony ze sobą na tym myśleniu jest też jakimś rozwojem i tak naprawdę należy to traktować tak samo, jak pójście na szkolenie. Tak, i to jest właśnie to, co ty, Pola, powiedziałeś wcześniej, że czasami jedna umiejętność daje nam jakby wstęp do innych różnych umiejętności, że to jest jakby taki portal potem, przez który możemy przejść. Nagle się okaże, że nie wiem, że właśnie jesteśmy dobrzy w czymś i w czymś, na co nigdy nie zwróciliśmy uwagę, przez taką prostą rzecz, jak po prostu zabawa, czy jakieś takie manualne, czy kreatywne właśnie działanie. Ja tę kreatywność i rozwijanie jej traktuję jako takie ćwiczenie supermocy. Mhm. Autentycznie uważam, że jest to supermoc, którą każdy z nas posiada, tylko właśnie trzeba nad nią po prostu popracować, posiedzieć troszkę. Tak, tak. Kreatywność to też można chyba powiązać z mięśniem. To jest coś, co też musimy ćwiczyć na co dzień. Tak. Na siłowni nikt nigdy nie pójdzie, nie podniesie 100 kilo w pierwszego dnia. No im częściej się stawiamy na miejscu, żeby coś poćwiczyć, tym lepsi w tym będziemy. No i plus jest taki, że chyba ćwiczenie kreatywności jest jedną z bardziej przyjemnych czynności, jaką możemy ćwiczyć. W sensie jakby sam proces ćwiczenia kreatywności bywa bardzo często przyjemny. Bardziej niż, tak wydaje mi się, że jakikolwiek inny. Dokładnie. Ja wolę porysować niż iść na siłownię. No, ja też. Chociaż mi akurat rysowanie nie wychodzi, a może za mało nad nim siedzę. Dziękujemy. Ale lubisz. Tak, lubię. No właśnie. No lubię, no tak, masz rację. Tylko potem jestem zażenowana moim rysunkiem. Ale samo rysowanie ci sprawia przyjemność. No tak, masz rację. Masz rację. Teraz do każdej porannej kawusi szybki szkic. A to jest dobry pomysł. Na serwetce, wiesz. Tak jak Pablo Picasso. Jak Pablo Picasso. Dziękujemy ci, Pola, bardzo za poświęcony nam czas. Dzięki. Do zobaczenia w Legolandzie. Do zobaczenia w Legolandzie. Mam nadzieję, że się z niego zobaczymy. No, bardzo koniecznie. Bardzo chcemy. Bardzo koniecznie. Bardzo koniecznie, tak. Dzięki wielkie. Trzymamy kciuki za twoją pracę, za to, żebyś dalej się rozwijała i po prostu robiła fajne rzeczy i życzymy ci tej frajdy. Dziękujemy jeszcze raz za poświęcony czas i zachęcamy wszystkich do tego, żebyście odnajdowali w sobie kreatywność, żebyście sprawili sobie taką przyjemność po prostu dla samych siebie.
I jeżeli ktoś ma takie podejście bardzo użytkowe, że po prostu musi być coś z tego płynąć, taki aset jakiś, taka rzecz, którą musimy mieć jako taką wymierną, to pomyślcie sobie właśnie o tej kreatywności. I o tym mięśniu. I o tym mięśniu, który po prostu ćwiczycie i on wam na pewno zrobi dobrze w przyszłości. No tak. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć. Cześć.